drugi marzec. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie na Brusan, aby ogarnąć troszeczkę taras tutaj z tych liści posprzątanych. Do tego kupiliśmy właśnie tę oto szczotę. Tutaj o. Musieliśmy kupić nową zupełnie, bo nie mamy czym posprzątać. Taka oto szczota. Przyjechała z nami Niunia. Reksora. Cień rzucam. Tak jak idę do przyczepy wsadzić, trochę się boi. Dokonaliśmy pierwszych zakupów do przyczepy, a mianowicie bardzo ważna sprawa do toalety, do wody i do rozpuszczania nieczystości. Będziemy starać się jak najmniej korzystać z toalety, ale teraz musimy, dlatego że w związku z wirusem zamknięte są ogólnodostępne łazienki. I przyczepy wygląda teraz tak. Tu Grzegorz czeka, aż się zainstaluje mu laptopa. Będzie sobie oglądał zaraz bajkę. Tak, kupiliśmy sobie fajnie takie... Będzie grać. Tak. Będziesz grać? A nie oglądać? Ja bym może ten sposób będę oglądać. W każdym razie tutaj tak. O, zapachki. Chcę tu wskazać pod siedzenia. Wyglądają w ten sposób wszystkie te gąbki z siedzeń, bo zostały zdjęte pokrowce i wyprane. Ponieważ ten został wcześniej przetestowany i nic się z tym pokrowcem nie stało w planie, więc tutaj są o, reszta za chwilkę pozakładamy. Kupiłam fajne kocyki, żeby pozakrywać siedzenia, że jak Roxy skoczy, żeby nam zabrudziła. To już ładnie rozłożyłam kocyki. Brześka legowisko już tutaj uszykowane i Roxy. A tu mamy fajne poduchy kamperowe. Proszę bardzo, kupiliśmy takie 4, 3 przyszły, 4 jeszcze nie. Ale to poszewki wyprane, pięknie pachną, są przygotowane do tego, żeby można było sobie na nich leżeć. A tu Grześka sprzęcik. Także my będziemy działać na tarasie, a on tu będzie sobie po prostu siedział w przyczepce. My zaraz założymy te pokrowce, a trzymać będzie się z tym walczyć. Na pewno nie jest to łatwo założyć, w każdym razie jesteśmy przygotowani. A tu jest nasza walówka przygotowana. Butelka wody. Zrobiłam kanapki fajne. Zrobiłam fajną sałatkę. Potem ją pokażę. Mamy tu biszkopciki i czekoladki do kawki. Dobra. To tyle gwoli wstępu. Wysiadam z przyczepy. Raz odsunię tam sobie do środka i będziemy działać. Będziemy sprzątać. Póki słoneczko świeci. To na tyle. No to zaczynamy działać. O, proszę bardzo, tutaj już pomocnicy przygotowani. Grzesiek pomocnik. On będzie pilnował naszej grzesiu. Ona się strasznie zestresowała, bielna tą podróżą i w ogóle jest w nowym pomieszczeniu, się boi, tak? Ale przyzwyczaisz się. Nie masz wyjścia, Dunia. Nie masz wyjścia, Dunia. A ja zabieram się za walkę z pokrowcami.
walka była zacięta z tymi pokrowcami, naprawdę nie było łatwo to założyć i tak naciągnąć, jak powinno być praktycznie perfekcyjnie, ale mi tam jakieś te malutkie faltki nie przeszkadzają. Ale udało się i fajnie, bo zasób jest przecudny, przyjemnie będzie siedzieć, a teraz jeszcze bym chciała te zapachy, które kupiłam tam po nogach, poustawiać. L'Oreala. Kolejną rzecz można odfajkować, że mamy załatwione. Jak to się tutaj rozbudowało, bym pamiętam. Tego do mycia. Zostawiliśmy tutaj to przecież na stolicę. Ale tak króciutki zimny, lodowate wręcz. Bo mi jest za mną chodzi kawa, teraz się przekonam. Oczywiście nie piłam kawki. I kupiłam takie fajne ozdobne, o, żeby ładnie wyglądało, może je przyczepić jakoś tak, żeby było domowo. Takie ozdoby świąteczne, nazwane po norwesku. Wybrano z tego poskę i to są te poskę, na poskę ozdobki, czyli właśnie po prostu sama dałam sobie dosłownie. Czyli to mamy ogarnięte. Tu jest kamerka. Co tu będzie chciało zrobić. I ja ogłaszam, że będzie wypita moja pierwsza kawa w przyczepie, prawie nie przygotowana jeszcze tutaj, bo nie mamy
żadnych sprzętów kuchennych kupionych, ale za to mam kawkę przywiezioną z domu. Ten mój termosik czerwony, kubeczek do tego. Proszę nawet ci herbatki. Zrobiony został test palników, który nasz specjalista technik odpalił. Nie wiem, czy widać, że płomień jest. Wszystko działa. Także gdybyśmy mieli może jakiś garneczek albo czajniczek, byśmy sobie zagotowali pierwszą wodę. Ale nie mamy na razie jeszcze. Najważniejsze, że działa. Nie wiem, czy widać ten płomień, ale bądź razie. Którym się tutaj podwiększa w tą stronę, żeby się zgasić. W prawo się zwiększa płomień. Oczywiście mając życie, pewnie zgaszę. Nie wiem, którą. Którą się przekręca? Lewo. Prawo, żeby podwiększyć? A, zgadza się. Jest, działa. Dobra, trzeba wyłączyć, bo troszkę gazu. Wyłączam. Lewo. Nie, w lewo się zmniejsza. Ale zgasi. Aha, czyli trzeba podwiększyć płomień, zwiększyć i to się zgasi. Dobra, co się stało, Nina? Czemu ty się tak denerwujesz? To jest nasz domek, gdzie musimy dużo czasu spędzać. Przyjmę to moje, kochanie. Także ogłaszam się i wobec pierwsza kawa w naszym kochanym domeczku na kółkach. Zresztą tej kawy to nie mam, ale okej, dostarczę. Kawka i czekoladeczka. Chciałam tylko powiedzieć, że jest przecudnie, wspaniale i wygodnie. Także już wiadomo, że sypialnia będzie na pewno w ciągu dnia zaanektowana przez Grzegorza. A my tutaj siedzimy. Chodź, kochana. Chodź, już nawarzymy się. Musisz się przyzwyczaić, bo tu będziesz spędzała dużo czasu. Tak po kawce idę walczyć z metełką na kawasie. Nie za bardzo teraz możemy robić to zmniejszanie podjazdu, bo to są całą aferę z wirusem. Jeszcze teraz tak, w tygodniu dostaliśmy jednego maila, że nie wolno tutaj w ogóle przyjeżdżać. Potem przyszedł mail, że mogą przyjeżdżać tylko mieszkańcy tej, jak to powiedzieć, komuna, to jest po polsku komuna gmina. Gmina, ho komuna, że oni mogą tutaj spędzać czas. A w piątek przyszedł mail, że można przyjeżdżać, tylko że nie mogę nocować. Wprawdzie nikt tego nie będzie sprawdzał, ale no, nie bardzo nawet można nocować, bo co jest przeszkodą, dostęp do publicznych toalet i pryszniców jest zamknięty, nie można z tego korzystać. I nie ma wody w kranach tutaj. Chociaż daleko widziałam gościu szedł z konewką. Też może, mam nadzieję, nabrać wodę. Chcieliśmy wodę nabrać do toalety, po to kupiliśmy te płyny. Ale nie możemy z tego korzystać w tej chwili, także można tutaj spędzić dosłownie parę godzin tylko. Także... No. Wiem, że to jedna... Wiem. Znalazłem na dole tu. No nie wiem, bo mi spadła jedna ta płyta. Także na tą chwilę można sobie przejść po prostu na parę godzin, niestety, ale nie można mieć za potrzebą. To jest po prostu strasznie uciążliwe, szczególnie jak się napije kawę, tak? Także dzisiaj sobie tylko posprzątamy taras, zjemy tutaj jeszcze kanapki i tą sałateczkę, wypijemy herbatkę. No i trzeba do domu wracać. Dzisiaj w niedzielę albo do pracy, ja wkazuję do domu do pracy. Także cieszymy się tylko chociażby tym, że mogliśmy możemy tutaj te parę godzin spędzić i troszkę nacieszyć się naszą przyczepunią Adrinią bądź Adrinką. Adrianna. Tak, no ja mówię Adrinka, ona się nazywa Adrianna. Tak to jest. To tyle. Grzegorz tam sobie coś gra. Grzegorz, grasz? Pokaż się, że grasz. Ty on to ma wygodnie. Naprawdę, król. Ja teraz też tam będę się położyć troszkę, a co?
teraz idę go na się powylewać. Co się dzieje? To są właśnie fajne poduchy. Kupione na jednym z portali internetowych. Happy Camper. Jedna jest taka. Jedna jest taka. No są podobne generalnie rzecz biorąc, ale strasznie mi się spodobały. I szczerze przyznam, że są fajnie wykonane, bardzo solidnie na zameczek. Też wczoraj je wyprałam, to nie wirowałam. Aha, przypominam, chciałam to powiedzieć, że te pokrowce z siedzisk to też wyprałam w temperaturze 30 stopni, taki program szybki, 15-minutowy, bez wirowania. I naprawdę nic się nie stało z tymi pokrowcami, nie zbiegły się. Będziemy tu się chyba tygodnie spać. Jedzie. Moja kochana, moja, jesteś pańcią. Nie, tutaj jest super, to nawet 3 osoby to spokojnie by mogły spać. A ty mózgi. Ale super, chyba sobie zrobię dżemkę. Czuję, że potrzeba jest tylko, żeby dużo podróżować. Cudownie. Chciałabym powiedzieć, chciałabym się teraz przesłać, ale przynajmniej film obejrzeć. Tam postawić telewizorek w tym miejscu, gdzie teraz kamerka stoi. I tego, i jakiś film sobie obejrzeć. Aktualnie jesteśmy na etapie fascynacji serialem hiszpańskim Dom z Papieru. I gdybyśmy oglądali ten serial cały dzień. To jeszcze, proszę bardzo, taki trochę to się bałaganik zrobił nam tutaj. Tak już jest taki bałagan, no i przyjechaliśmy na 2-3 godziny. Ja nie wiem, jak to będzie, jak to będziemy mieszkać. No. Okej. No chcieliśmy dzisiaj zrobić test toalety, nie dało się, ale jest tak czyściutko, jak ja to lubię, naprawdę. Toaletka się nazywa jakiejś Detford. Proszę bardzo, czyściusieńka. Fantastyczne, naprawdę. To jest taka zasłonka, że jakbym chciała się wykąpać, a skutka jeszcze nawet nie była w środku od tej strony. Jakbym tak sobie siądę, to szczerze powiem, że tutaj jest fajnie dużo miejsca. Myślałam, co takie maleństwo, ale nie. O, tam jest słuchawka prysznicowa, proszę bardzo. I chciałam tylko dodać, że jest w naszej przyczepce ogrzewanie podłogowe i tutaj też się czuje, że jest ciepła podłoga. No to nie jest jakieś tam super ciepło, ale nie jest zimna. Nie, no fajnie. Naprawdę podoba mi się. Wychodzę z królestwa. Okej. Idę sobie dalej kawkę popijać. Chciałaby się poleżeć, ale jak się położę, to rozleniwić się można, nie? Junia? Kita ci się przykręciła, kochana nasza. No, idę teraz na szybki spacerek z Roxunną. Będę zaraz zamiatać. Harasik zaraz będzie mnie sprzątać. Idę, niech ma się trochę przewietrzy, bo jest zestresowana niesamowicie z tym nowym miejscem. Zaraz tu zamiatam i idę sobie tutaj za ogrodzenie, tutaj na pobiega sobie kwitkę i... ogarnęłam to zamiatanie, ale nie wiem, mogłam to bardzo zrobić, ponieważ zobaczcie, tutaj
wszystko jest poprzesychane. Musiałabym mieć tak naprawdę wąż. Jakieś podciśnienie mi to zmuć. Może pożyczymy od nas tutaj w bloku karczak, czy karczak. Zrobimy. Teraz prosiłbym się o malowanie, zobaczcie. Ale jakbyśmy go zmyli, może by te zielone ślady poznikały. On naprawdę potrzebuje malowania i ten płot też. Odrodzenie. No i to koniecznie trzeba podwiązać. To jakiś taki był... z drutem coś. To stąd było. Aha, tam do góry trzeba zahaczyć to, żeby można było tędy wchodzić. A tu już puszcza, zobaczcie, listki. O, to będzie ładnie zielone. Bo jak tutaj coś wymyślimy, jak tutaj to zagrodzić, żeby tu zagrodzić jakoś tak, żeby pies nie mógł iść tędy. Ale to jak dopiero przesuniemy przyczepę bliżej tarasu, to wtedy będziemy kombinować, jak tutaj to zagrodzić, żeby pies mógł sobie swobodnie chodzić, żeby nam nie uciekło. Zobaczyć jakiegoś kota, czy coś to poleci. Także na dzisiaj to tyle. Teraz idziemy zjeść kanapeczki, wypić herbatkę, zjeść sałatkę i trzeba do domu jechać. Znalazłam tak jakieś coś, nie wiem co to jest, jakiś klucz od czegoś. Nie wiem co to jest. Nie będzie do tego zbytku, może to jest do czegoś przydatne. Zobaczymy. Idziemy teraz jeść. No więc zabieramy się zaraz za jedzenie takiego szybkiego lunchu. Przygotowanym jeszcze w domu, nie w przyczepce, ale zrobiłam taką fajną tutaj sałateczkę, sałata lodowa. Pomidorki, ogórki, listki, natki pietruszki i feta, która była zalana olejem i wraz z suszonymi pomidorami. I ten olej tutaj też troszeczkę użyłam, żeby ta sałatka nie była taka sucha. Kanapeczki z serem pomidorowym, herbatka w termosiku. Także zjemy sobie i ogarniemy na razie tutaj i trzeba jechać do domku w każdym bądź razie. Będziemy teraz zajadać. I to tyle z dzisiejszej relacji naszej. Pierwszy spędzony kawałek dnia w przyczepie kempingowej w Adryjce.